Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 19. część cyklu Jezus Chrystus przyjdzie znowu. I temat dzisiejszy to jest skąd wiemy, że 70. tydzień jeszcze jest przed nami. Z 70 tygodni Daniela opisanych w Księdze Daniela 9 rozdział od 24 do 27 wersetu. Przeczytam ten fragment. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość i potwierdzi się widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go. Lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. W połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Jak widzimy, tutaj jest to podzielone na 7 tygodni, 62 tygodnie i 1 tydzień. 69 tygodni jest już za nami i 1 tydzień, czyli 7 lat, jest przed nami. Skąd wiemy, że ten 70. tydzień, czyli ostatnie 7 lat tego proroctwa, jest jeszcze przed nami? 70. tydzień został wyraźnie oddzielony od pozostałych 69. To jest pierwszy punkt, na który należy zwrócić uwagę. Po drugie, wydarzenia tego tygodnia nie miały jeszcze miejsca, co widzimy tutaj wyraźnie, że Antychryst zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, czyli na 7 lat. I w połowie tych 7 lat zniesie ofiary krwawe z pokarmów. Świątyni postawi obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie. Więc widzimy, że te wydarzenia jeszcze są przed nami. One dopiero zaczną się wypełniać, jak już nie będzie kościoła na ziemi. I to jest właśnie drugi argument, że kościół zaczął się chwilę po wypełnieniu 69-tygodniowego okresu, kiedy Pan Jezus Chrystus został zamordowany. W dniu Pięćdziesiątnicy powstał Kościół. I wtedy, jak Kościół powstał, to jeszcze ten Kościół na ziemi istnieje i dopiero jak się zakończy jego egzystencja, czyli w momencie pochwycenia, dopiero będą możliwe do zrealizowania wydarzenia z 70. tygodnia tego proroctwa Daniela. Kluczowa kwestia jest taka, czy ty należysz do zbawionych ludzi, którzy będą pochwyceni wraz z Panem Jezusem, czy też do potępionych, którzy będą razem z Antychrystem przez ten tydzień realizować 70. tydzień.